Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, kilka takich refleksji na temat właśnie tych obszernych wpisów Pani Magdaleny. Wczoraj widzieliśmy chyba tam z rozdziału 5, czy tam teraz zobaczymy troszkę z tej części 7. Jak sobie przeglądam te wymioty, bo tego inaczej nie można nazwać, z dodatkiem diabelskie, tak? Bezmyślne, prostackie w swej, po prostu, no, jak można, czytając Pismo Święte, dojść do takich wniosków? Te wpisy ewidentnie pokazują jedną rzecz. Protestanci nie tylko nie znają Pisma Świętego, ale nawet to, co znają, absolutnie nie rozumieją. Oni absolutnie nie rozumieją, w ogóle słowo tajemnica dla nich nie istnieje, dlatego nie rozumieją tajemnicy wiary, nie rozumieją głębszego wymiaru tajemnicy Chrystusa i naszego uczestnictwa w Chrystusie. To jest po prostu dla nich jakaś abstrakcja, a dla nas wierzących katolików realność życia codziennego, prawda? Więc no i tutaj sobie zobaczymy ten obszerny wpis. Tutaj jest troszkę o objawieniach maryjnych, że zaprzeczają, bo jest pośrednictwo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, ale na czym to pośrednictwo polega, jest wyjaśnione w liście do Hebrajczyków. Właśnie przez swoją ofiarę stał się pośrednikiem między nowego przymierza, prawda? Więc tylko Chrystus oddał za nas życie, a nie Maryja, nie święci i tak dalej, tak? Więc dzieło zbawienia, śmierci na krzyżu, odkupienia należy przypisać i się przypisuje zgodnie z nauką Ewangelii Kościoła rzymskokatolickiego Chrystusowi. Natomiast wchodzimy teraz w sferę, która jest po prostu jakimś kosmosem, abstrakcją dla protestantów, a to jest duchowość biblijna. Bez wgłębiania się. Wszyscy wiemy, że musimy żyć w Chrystusie, trwać w Nim, prawda? A więc nasza świętość, nasze życie tutaj polega, ma polegać na życiu tajemnicą Chrystusa. I nasz wzrost w świętości to jest wzrost, o czym niejednokrotnie zaznacza święty Paweł, przez głębsze poznanie Chrystusa. Czyli im głębiej poznajemy Chrystusa, tajemnicę Chrystusa, prawda? Tym bardziej żyjemy tą tajemnicą. I teraz Chrystus mówi, bierzcie, jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, niech idzie za mną i mnie naśladuje. Więc my, żyjąc tajemnicą Chrystusa, uczestniczymy w Chrystusowej świętości. Już tutaj mamy zadatek, możemy doświadczyć zadatku przyszłej chwały. Protestanci już sobie to wszystko przywłaścili, wycinając krzyż. Prawda? Krzyż? Nie, to on to zrobił. Dla nas jest tylko chwała, alleluja. Natomiast wierzący katolik, idąc za słowem Chrystusa i prawdziwym słowem Chrystusa i nauką apostolską, zanim dojdzie do chwały, musi uczestniczyć w krzyżu. Prawda? Więc w tajemnicy Chrystusa, w krzyżu. A uczestnicząc w tajemnicy Chrystusa, to znaczy uczestniczyć w tym, kim jest Chrystus, a więc w Jego świętości, w Jego bóstwie, w Jego chwale, ale też i w Jego krzyżu. Tak? I teraz, skoro Chrystus jest jedynym pośrednikiem, a ja żyję w Chrystusie, jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, to nie sam z siebie jestem pośrednikiem, ale przez fakt uczestnictwa w tajemnicy Chrystusa uczestniczę w Jego pośrednictwie. Takie pośrednictwo jest jak najbardziej biblijne. Za chwilę sobie tu zobaczymy pewne rzeczy odnośnie reszty tych gniotów piekielnych. Tego nie wiem, kto jest autorem Pani Magdaleny tego, ale ten, który to napłodził, to musi być nieźle przegrzane po prostu w mózgu.
A więc nasze pośrednictwo polega, wynika z naszego życia tajemnicą Chrystusa. Tak? Święty Paweł cierpi dla zbawienia Koryntian, prawda? Więc dlaczego Święty Paweł cierpi dla zbawienia Koryntian? No to żeśmy czytali, nikt tego nie potrafi skomentować, tylko tak pluć, że nie można, że tylko Chrystus. No to jak tylko Chrystus, oczywiście tak, prawdą jest. No ale Chrystus mówi, ale Święty Paweł pisze, 2 Koryntian, 1 rozdział, ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego. To co, Święty Paweł znosi udręki dla zbawienia Koryntian? Święty Paweł, w liście do Kolosan, to też tutaj nikt z was nie jest w stanie podskoczyć, bo to jest dla was abstrakcja, jak 3/4 słowa Bożego jest dla was po prostu kompletną abstrakcją, bo wy tylko tak, Efezjan 2, 8, 9, za darmo, za frajer i Jezus mnie kocha, alleluja i za frajer wszystko. No to właśnie protestantyzm. Prawda, w liście do Kolosan Święty Paweł pisze, teraz raduje się w cierpieniach za was. To co, Święty Paweł cierpia za nas, czy Chrystus? I ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Tak? A więc widzimy, że tutaj jest to wymiar cierpienia zbawczego, wymiar cierpienia dla dobra innych. Tym dobrem jest zbawienie, pociecha, pokrzepienie przez moje cierpienie łączone z Chrystusem, bo uczestniczę, żyjąc w Chrystusie, uczestniczę w Jego pośrednictwie, uczestniczę w Jego ofierze, prawda? Uczestniczę w Jego krzyżu. A więc jeśli ja mam mieć krzyż i go naśladować, to w czym go mam naśladować? Protestanci, w czym naśladujecie Chrystusa, niosąc krzyż? A no właśnie, my katolicy naśladujemy go w cierpieniu za grzechy własne i za innych. On wycierpiał moje cierpienie za grzechy. W oderwaniu od cierpień Chrystusa byłoby niczym, ale nabiera wartości potężnej w zjednoczeniu z jedyną ofiarą Chrystusa. Ale ja wiem, że to jest dla was abstrakcja, to jest kosmos, prawda? To nie dorośliście, po prostu protestantyzm was trzyma w takiej płciźnie skorupki od orzecha. Prawda? To jest protestantyzm. Nawet i skorupka od orzecha, jakby się wodą wypełniło, to byście się tym udławili. Na takim jesteście poziomie. Na takim poziomie jest protestantyzm. Od strony teologicznej, biblijnej, duchowej. No, to jest skorupka od orzecha z wodą, to jest dla was za dużo, dla protestantyzmu. Więc uczestniczymy w tym, prawda, i to nie jest żadne uwłaczanie krzyża, tylko właśnie w ten sposób, przez uczestnictwo w tajemnicy krzyża oddajemy chwałę krzyżowi. Oddajemy chwałę Chrystusowi, bo oddajemy chwałę Chrystusowi wtedy, kiedy jesteśmy Go godni, a godni jesteśmy Chrystusa wtedy, kiedy bierzemy krzyż i Go naśladujemy, idąc za Nim dzień po dniu. Następnie tutaj jest taka bzdura napisana z katechizmu, cytat i komentarz. Cytat z katechizmu 969, że dlatego, że Kościół stwierdza, tak, i to jest cytat, dlatego do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuł orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. 969 Katechizm Kościoła Katolickiego, paragraf. Tym, co jest tak poważne, jeśli chodzi o te tytuły, jest fakt, iż w Biblii pocieszyciel i pomocnik wysłany, by zająć miejsce Pana na ziemi dla wierzących i w nich mieszkać, to Duch Święty. Zamieszkuje On wierzących na zawsze. To On przywodzi na myśli słowa Chrystusa, prawda? No i tutaj dalej jest, że to nauczanie jest herezją. Tak.
No to załóż, zobaczmy sobie, Pani Magdaleno, jak to jest z tymi pomocnikami Pana Boga. Pani tutaj cytuje katechizm, mówi, że to jest herezja. No to zobaczymy, jak Pani się odwoła do słów świętego Pawła, prawda, które rozstrzelają tę brednię w 2 sekundy. No oczywiście dla tych, co myślą, prawda? Święty Paweł w 1 liście do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 9 pisze: my bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. A więc jeżeli tytuł pomocnicy w stosunku do Matki Bożej jest bluźnierstwem i Panie mówi, że według Biblii pomocnikiem jest tylko Duch Święty, a całe to jest bluźnierstwo, herezja, to Święty Paweł też, nazywając siebie, no my, czyli apostołowie, pomocnikami Boga, też bluźni tutaj, tak? Więc widzi Pani, jak wy znacie Pismo, jak autor tego gniota, które tu cytuję, często gęsto Słowo Boże, tak? Ale jak faktycznie je zna? No tak je zna, że go nie zna. Bo apostoł Paweł pisze, że jest pomocnikiem. Razem z innymi to apostołowie są pomocnikami Boga. Tak? Więc skoro apostoł Paweł, głosząc Ewangelię z apostołami, byli pomocnikami Boga, to ileż bardziej pomocnicą Boga była błogosławiona dziewica Maryja, która przez swoje posłuszeństwo przyjęła do swojego łona Zbawiciela. Tak? Oni głosili Ewangelię Chrystusa, a więc i byli pomocnikami Boga. Więc o ileż bardziej należny jest tytuł pomocnicy Boga, Maryi, dziewicy, skoro ona przyjęła dawcę życia do swojego łona i dała mu życie ziemskie, urodziła go, przez nią przyszło zbawienie, przez nią przyszło Chrystus Zbawiciel. I tam takie gnioty też piszą, o, że to jest stawianie maryjne równie z Bogiem. Kto? To trzeba być naprawdę jakimś uchyniętym. No to protestantyzm po prostu jest taką wywłoką spłukaną, jeśli chodzi o poziom myśli, że tego inaczej się nie da opisać. Tak? To i tak jeszcze jestem tutaj chyba kulturalny. Maryja jest człowiekiem, a Bóg się nią posłużył. Ona zajęła szczególne miejsce w planie zbawienia. Prawda? Przez swoje, tak? Przez swoje doskonałe posłuszeństwo. Prawda? Więc nie jest na równi z Bogiem, bo ona jest nieskończenie mniejsza od Boga. Prawda? Jest pyłkiem, jeśli chodzi o relacje, tak? Stworzenie i Stwórca. Tylko została tak przez Boga wywyższona. Prawda? No i tak na zakończenie, żeby nie przedłużać, tu jest takie cały wywód, że nazywanie Maryją całej świętej to jest niesłychane bluźnierstwo, skończone bałwochwalstwo. I tutaj cytatów z Izajasza, z Objawienia, z Księgi Samuela, że tylko Bóg jest święty. I ojej, cała święta, cała święta. Pani Magdaleno, a bluźnierstwem, nazywanie Maryi całą świętą nazywa Pani niesłychanym bluźnierstwem, skończone bałwochwalstwo. A czy nie byłoby niesłychanym bluźnierstwem, gdyby Bóg nie był zdolny przygotować sobie dziewicy na swoje mieszkanie, żeby była cała święta? I czy nie byłoby bluźnierstwem właśnie, gdyby Bóg musiał żyć w grzesznym ciele, w grzesznym łonie zwykłej Krysi spod kiosku? No to by było bluźnierstwo, bo Bóg, który jest świętością, według tego wymiotu szatańskiego, musiałby wstąpić do ciała skalonego grzechem, tak? A więc jeżeli wszyscy odziedziczyli grzech pierworodny, to Chrystus i Maryja też by była naznaczona grzechem pierworodnym, to Chrystus by musiał być skażony grzechem, więc bluźnierstwem by było, gdyby Chrystus musiał być skażony grzechem, gdyby musiał wejść do skażonego ciała, tak? Bluźnierstwem i nieudacznikiem czynicie z Boga,
myśląc, że Bóg nie był zdolny uczynić osoby całkowicie świętej. Poza tym Maryja jest w niebie i ona jest cała święta, tak samo jak każda dusza w niebie jest cała święta. Tak? W Efezjan przeczytamy sobie, że Bóg nas chce postawić przed sobą świętymi i nieskalanymi, tak? W niebie, Pani Magdaleno, może być osoba półświęta, półgrzeszna? Albo w 3/4 święta, w 1/4 grzeszna? Chyba to by było bluźnierstwo, nie? Jakby uczestnicząc w świętości Boga, ktoś był w 1/4 grzeszny. Więc Maryja jest cała święta, tak samo jak moja babcia też jest cała święta, bo wierzę w to, że jest w niebie i ona tam jest cała święta. I to nie jest żadne bałwochwalstwo, tylko po prostu, ani bluźnierstwo, tylko po prostu fakt. W niebie nie ma miejsca na skazę, o tym pisze Apokalipsa. Tak? Tam nie wejdzie nawet cień cienia grzechu. Tam nie wejdzie nawet plama po plamie grzechu. Tam jest pełnia doskonałości. Więc Maryja była cała święta na ziemi, aby stanowić godne mieszkanie dla Syna Bożego i jest cała święta w niebie. Karykatomene, zdrowaś Mario, łaski pełna. Maryja była łaski pełna, zanim powiedziała Bogu tak. Bo kiedy anioł ją pozdrowił, to od razu jej powiedział łaski pełna. I użyty czas w greckim to jest czas przeszły, ciągły, czyli ona była wypełniona łaską od początku, od poczęcia. Ona była pełna łaski. I musiała taką być, aby być nieprzyjaciółką szatana, albo niewiastą z protoewangelii. A więc była cała święta, uwłaczeniem by było to myślenie, że Bóg nie byłby zdolny dla swojego Syna przygotować doskonałego i w pełni świętego mieszkania. To by było bluźnierstwo, prawda? Więc była cała święta na ziemi i tym bardziej jest teraz cała święta pełna chwały w niebie, więc... I moja babcia też jest cała święta i święty Franciszek jest cały święty, bo tam nie ma nawet jednej setnej miejsca na grzech. Więc niech się pani, zanim zacznie wklejać jakieś durno wklejki, to niech je pani najpierw przeczyta, skonfrontuje ze Słowem Bożym i się zastanowi, czy faktycznie to, co tam ktoś napisał, zgadza się ze Słowem Bożym i z odrobiną logicznego myślenia. Bo widzę, że chyba pani to tak przekleiła, żeby tylko zapluć, prawda, tutaj swoimi herezjami kanał, a odpowiedź na to, czy Maria jest czy kto jest Panem, nie? Maria, to matka Pana mojego przychodzi do mnie. Kto jest tym Panem? Odpowiedzi nie ma. Tylko lanie wody, że Maryja równa Bogu i takie tam gnioty. Odpowiedzcie mi na pytanie, kto jest tym Panem z Łukasza? Tak, oto matka mojego Pana. Jakiego Pana? No właśnie. Odpowiedzcie na pytanie, dlaczego Duch Święty napełnił Elżbietę, kiedy ta usłyszała pozdrowienia Maryi? Gdzie jest napisane, że Duch Święty, nawet apostołowie, nie, pozdrawiali Duch Święty, jak głosili Słowo Boże, to zstępował Duch Święty, tak. Ale gdzie jest napisane, żeby jakiś apostoł powiedział cześć, cześć, o i zaraz Duch Święty zstępował na tego, którego pozdrowił. A o Maryi tak jest. Więc zastanówcie się trochę głębiej nad osobą Maryi, a nie takie diabelskie plucia, które pokazują tylko jedno. Przemawiającą przez was nienawiść szatana do Maryi, waszą indolencję, ignorancję i płyciznę całego protestantyzmu. Bezduszność protestantyzmu. Bezduszność w tym znaczeniu, że nie macie tam w protestantyzmie, nie ma Ducha Bożego. Jest tylko czysty, ludzko-diabelskie
myślenie. Pozdrawiam.